odcinku mojego vloga chciałbym Ci zwrócić uwagę na kilka aspektów wynajmu mieszkań. Akurat jesteśmy w naszym apartamencie na Placu Konstytucji. Odebraliśmy go od najemczyni po 2 latach i mam takich kilka rzeczy, których chciałbym się z Tobą podzielić. Ponieważ mieszkań nie nazywamy apartamentami, jeżeli coś jest apartamentem, to dlatego, że spełnia pewne kryteria. Między innymi są to świetne drzwi wejściowe firmy Dirre, które z założenia powinny działać w taki sposób, że zbliżamy kartę zbliżeniową, którą możemy mieć w portfelu, i drzwi się otwierają. Standardowo do tych drzwi jest taki klucz, ale nasza najemczyni zgubiła te klucze i po tym jak je zgubiła, co prawda skontaktowała się z nami, że zgubiła, daliśmy jej kontakt do firmy Dirre, chcieliśmy my wymienić jej te klucze. Każdy klucz jest kodowany, kosztuje 600-700 zł. Natomiast najemczyni zrobiła life hacka, mianowicie po co inwestować w klucze, które zgubiła. Wymieniła na zwykłą wkładkę. Więc jakież było nasze zdziwienie, gdy oddając nam tą nieruchomość, okazało się, że teraz działa to już na zwykłą wkładkę. Czyli jak zaoszczędzić 1500 zł. Ale chodźcie do środka, dopiero zaczynamy. Jesteśmy w środku. Teraz słuchajcie, dla mnie jest absolutnie oczywiste to, że rzeczy się psują, że to jest absolutnie normalne. Natomiast rzadko spotykam się z tym, żeby ktoś w takim stanie zostawiał mieszkanie, jeszcze twierdząc, że absolutnie to nie jest jego wina. Zacznijmy od takich drobiazgów, czyli łazienki, w której gdzieś pewnie przy czyszczeniu jeden z elementów odpadł i został wyrzucony, ale to jest naprawdę drobiazg. Teraz pokażę Ci prawdziwego lifehacka. Zdając mieszkanie, przekręciła materac na drugą stronę. Tak jak widzimy, to nie jest strona do spania, no bo nie chciała nam pokazać, jak ten materac po jej 2 latach użytkowania wygląda naprawdę. A wygląda w ten sposób. Czyli jest mocno zabrudzony. Był to nowy materac. Pod spodem jeszcze gdzieś tam zostały jakieś chusteczki, inne rzeczy. Ok, to jest materac. Teraz mamy pięknego Rolls Royce'a w ramie. I ten Rolls Royce miał tutaj szklaną szybę, która go trzymała ładnie w ramie. No ale widać, gdzieś się ta szyba zbiła, w związku z tym już jej nie ma. Wszędzie na ścianach mamy rączki podbijane. Brakuje jednej zasłony. No i oprócz tego jeszcze pewnie przy montowaniu powyrywane są gniazda lamp na górze. No ale to jeszcze jest nic. Mieszkanie jest już wstępnie było przez nas sprzątane. Odebraliśmy je w piątek. To, co jest jeszcze ciekawsze w tym wszystkim. Oczywiście porysowana podłoga, która porysowała się sama. I jeszcze słuchajcie, wracając do materaca, bo wiem, że część z Was zaraz o tym powie. Tak, przekazaliśmy pokrowiec, odpowiedni cover do materaca, ale został on po prostu z niego zdjęty. Więc tak, przekazujemy, wiemy, że to jest świetne rozwiązanie. Ten materac właśnie musimy wyrzucić i niestety nie ma możliwości kupienia samego. Poza tym to jednak jest apartament, musi być nowy materac, on już został zamówiony. Teraz idąc dalej, tutaj mamy 2 szafki, więc jedna działa tak, że po wciśnięciu nam się otwiera. Tutaj też jakieś prezenty zostały nam zostawione w środku. Mieszkanie otrzymaliśmy informację, że jest w pełni przygotowane, no ale tak wygląda. A tu jest już lifehack, czyli najemczyni wyłamała tutaj tą część frontu i powiesiła to, żeby wisiało na 2 śrubach, żeby wyglądało, że nic się nie dzieje. I teraz znowu, słuchajcie, takie rzeczy się psują, to jest normalne. Należy to po prostu naprawić, jakby klej przyklejone i będzie działało. To był taki sposób, żebyśmy się nie poznali. Idziemy dalej. Słuchajcie, hit. Czajnik po 2 latach użytkowania. Cóż, no, zostawiliśmy go tylko dlatego, żeby Wam pokazać, ale no, ja nie chciałbym z czegoś takiego pić herbaty. Poza tym, szczerze mówiąc, wstydziłbym się komuś oddawać taki czajnik. Po prostu kupiłbym nowy i go tutaj zostawił. Czy opiekacz, który jest w takim stanie, nie dość, że jest połamany, to jeszcze jest mocno
zabrudzony. Natomiast na otarcie łez najemczyni zostawiła nam lodówkę, też wyposażoną, także gdybyśmy byli bardzo zmartwieni, to można też pocieszyć się alkoholem. Są jakieś jajka, cebulka, pewnie nawet jajecznicę da się zrobić. Przy okazji, niestety, a zadawaliśmy takie pytanie, czy coś jest zniszczone? Oczywiście nie. Wyłamana, połamana półka od zamrażalnika. Jeszcze taki lifehack, co zrobić, jak zbijesz uszka w kubkach. Otóż no, pewnie ty i ja byśmy je odkupili, to wiele nie kosztuje, ale najlepszą metodą jest, patrzycie na kubek, kubek jest w porządku, ale najlepszą metodą jest po prostu obrócić go tyłem. Wtedy nie widać, że ma ułamane uszka. Takich kubków było więcej, już je posprzątaliśmy. No i na koniec z takich atrakcji, które dostaliśmy, oczywiście mieszkanie jest posprzątane i przygotowane, czyli taką informację dostaliśmy. To są jeszcze te rzeczy, które zostały, więc co najwyżej, jak będę niezadowolony, to mogę sobie wziąć wrotki czy jakieś inne elementy osobiste tutaj. I zresztą za chwilę pokażę Wam drugie mieszkanie, które wygląda inaczej, też je przed chwilą odbieraliśmy. Powiem Wam, dlaczego Wam to pokazuję, bo na koniec chcę Wam pokazać jakby pewne elementy, jak sobie z tym radzić, żeby to tak nie wyglądało. Osoba, która tutaj mieszkała, no, jest osobą, która ma bardzo dużo fanów na Instagramie. To mieszkanie pięknie wygląda na Instagramie. I no nie wpadlibyśmy na to, mówiąc, chociaż robimy regularne inspekcje, że można w takim stanie zostawić niektóre elementy. Ja już zostawiam ten element poniszczonej kanapy, którą też będziemy musieli wymienić, bo niestety ona już jest wytarta w niektórych miejscach, chociaż była to nowa kanapa 2 lata temu. Dobra kanapa, musimy ją wyrzucić. Na kilka rzeczy jeszcze teraz, nim przejdziemy zaraz obok, chcę Wam zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz, róbcie regularne inspekcje, sprawdzajcie, to są Wasze nieruchomości, to jest Wasza własność, one są drogie. To, czego ja oczekuję od moich najemców, to są dwie rzeczy i mam naprawdę wspaniałych najemców. Pokazuję Wam to mieszkanie, bo już dawno mi się nie zdarzyło coś takiego. Więc dwie rzeczy, których oczekuję. Pierwsze to jest o to, że będzie dbał o tą nieruchomość. Druga rzecz, że będzie płacił w terminie. Na tym polega nasza umowa. Powiem więcej. Osoba, która tutaj mieszkała, jest osobą, która no, bardzo intensywnie prowadzi swoją działalność na Instagramie. My zawieramy umowy z klientem, w których nie wyrażamy zgody na prowadzenie działalności komercyjnej w miejscu zamieszkania. Jakby celem tego mieszkania jest mieszkanie, nie działalność komercyjna. Więc pomimo jakby zakazu w umowie, ta osoba prowadziła tutaj profesjonalne sesje fotograficzne wykorzystywane do jej działań marketingowych, co też jest niezgodne z tą umową. Po prostu mamy dwie strony, które na coś się umawiają. Umówiliśmy się też na to, że nie będzie tutaj zwierząt. Na jej zdjęciach na Instagramie widzimy tutaj pieska. Uwielbiam zwierzęta, jestem fanem zwierząt, sam mam kota, psa i jestem miłośnikiem zwierząt. Natomiast część naszych apartamentów, nasi klienci życzą sobie, żeby nie zawierała żadnych pozostałości sierści. Pomimo jakby bardzo dokładnego sprzątania, my też dajemy taką gwarancję, że coś takiego nie miało miejsca. I ostatnia rzecz jakby na koniec. Ja rozumiem, że jak policzę te straty, które tutaj są, czyli renowacja podłogi, wymiana na z powrotem na oryginalny zamek firmy Dirre z oryginalnymi kluczami po to, żeby ta funkcja zbliżeniowa działała, która jest fajna. Nowe zasłony, być może trzeba będzie wymienić oprawy, które są tam zniszczone. Przyklejenie tego do pikuś, posprzątanie tych elementów też. Wymienimy czajnik, toster, to wszystko musi być nowe. Ale pewnie rozmawiamy tutaj o kwocie około 7000 zł, gdzie głównym kosztem będzie renowacja, naprawa podłogi i 2000 zł wymiana zamka z kluczami. To są luksusowe apartamenty. Klient widzi, w jakim stanie je dostaje, podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy, wie, jaka jest cena tych poszczególnych elementów. No i może nie najlepszym pomysłem jest po prostu, od czego są tu wgniecenia, chodzenie w szpilkach na wysokim obcasie, cienkich szpilkach po parkiecie.
Ja rozumiem, że być może na sesjach to fajnie wygląda, ale znowu, my się nie umówiliśmy na to, że jest to mieszkanie do celów marketingowych, tylko jest to mieszkanie do mieszkania. Tak jak trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto wynajmuje pokój w hotelu, zabrał tam ze sobą make-upistkę, profesjonalnego fotografa i poszedł zrobić sesję do wykorzystania w promocji marki odzieżowej, kosmetycznej czy innej. Tak? To wymaga innych opłat, uzgodnienia tego z działem marketingu hotelu i wyrażenia na to zgody. Dobra, tyle tutaj. Idziemy teraz do naszego drugiego apartamentu i tam porozmawiamy sobie więcej. A teraz jesteśmy już na Marszałkowskiej. Chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda apartament, który przekazuje Wam odpowiedni najemca. Zapraszam. Okay. A tak wygląda apartament, który jest posprzątany przed wydaniem, który jest pięknie przygotowany i tak naprawdę tylko go wystage'ujemy, poprosimy Handy Design, wystage'owanie i za chwilę z powrotem wróci na rynek. Absolutnie. Żadnych napraw, żadnych potrzeby dodatkowego sprzątania, więc świetnie przygotowany. Dobry najemca to skarb. Dobry najemca to jest ktoś, kto dba o Twoją nieruchomość. Dlaczego? Dlatego, że to, za co płaci najemca, to płaci tylko i wyłącznie za możliwość użytkowania, a nie za potem naprawy, które trzeba niestety poczynić wtedy, kiedy w nieodpowiedni sposób się tą nieruchomością opiekuje. I teraz wracamy z powrotem na Plac Konstytucji, gdzie już zrobiliśmy nasze czary-mary. Pokażę Ci, jak wygląda teraz ten apartament. A teraz i zobaczycie, jak wygląda ten sam apartament po remoncie, posprzątaniu i wystage'owaniu poprzez specjalistów Handy Design. Zobaczcie i dajcie mi znać, czy Wam się podoba.